Dzień dobry, witam państwa w kolejnym programie To Warto Wiedzieć. Ostatnio jesteśmy atakowani różnymi tytułami, na przykład Mariusz Kamiński przed komisją do spraw afery wizowej, afera wizowa, teraz komisja, na komisji dochodzi do kilku z pięć, no tłuką się, prawie że, że okładają nie tylko słownie, ale już chcieliby przejść do rękoczynów. Wyniki wyborów, wyleciał z warszawskiego ratusza, wygrał wybory w Raciborzu. Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent Warszawy, który stracił swoje stanowisko w związku z aferą repryza, reprywatyzacyjną, zwyciężył w drugiej turze wyborów samorządowych w Raciborzu i został nowym włodarzem śląskiego miasta. Proszę Państwa, jak to wszystko jest możliwe? Jak to wszystko my w ogóle tolerujemy? I tutaj chciałbym przeczytać artykuł Atlasa. Obiecanki, cacanki i uśmiechnięte twarze. Panie i Panowie, znowu mamy to kolejny rekord. W ubiegłą niedzielę po raz kolejny w historii polskiej demokracji około 50% Polaków nie poszło do wyborczych urn. Według sondaży wiadomo było o tym już przed planowanymi wyborami samorządowymi. Co więcej, za każdym razem te prognozy nie wydają się nikogo zaskakiwać czy szokować, ba nawet dziwić. Przeszliśmy do porządku dziennego nad kolejną rzeczą i nie poświęcamy jej zbyt wiele uwagi, tak jak innym rzeczom, które są dla naszych spraw i życia kluczowe. Bo przecież, jak powiedzą niektórzy, chodzi o nasze życie i o to, abyśmy podejmowali wspólnie decyzje dotyczące naszego kraju i naszego życia. No właśnie, a może już dawno przestało o to chodzić i to ci, którzy na wybory zostają w domu, oglądając z rodziną, familijną komedię, Zajadając się schabowymi i odpoczywając, mają rację. Przypomnijmy: w tym roku zostało w domu około 14 milionów uprawnionych do głosowania. Nie zanosi się na to, aby w kolejnych latach miało być inaczej. Co jest zatem nie tak i z kim? Z wyborcami, a może z wyborami? Demokracja przedstawicielska, wersja polska. System politycy, rodzaj i poziom kampanii, i od lat te same kłamstwa, propaganda i powtarzalny przekaz. Ludzie zauważyli, a szczerze powiedziawszy po tylu dekadach, zauważyłby to nawet największy osioł, że całe to szumne ogłaszanie i te wybory, i obywatelski obowiązek to tak naprawdę teatrzyk i zasłona dymna, mająca na celu danie ludziom iluzji, iluzji wpływu na uczestniczenie w życiu państwa. Czy jak w zeszły weekend lokalnej społeczności? W tygodniach poprzedzających festiwal, obiecanek, cacanek i uśmiechniętych pyszczyków, wesoło szerzących się do nas ze wszechobecnych plakatów i banerów, które jeszcze przez przynajmniej miesiąc będą zaśmiecać miasto, byliśmy dosłownie bombardowani jasnym i nachalnym przekazem o treści: Ja wybierz mnie! Tylko po co? Po co jesteś mi potrzebny, potrzebna, powinniśmy zapytać. Jak bardzo nic i tym razem się nie zmieni? Istota absurdu wyborów w demokracji przedstawicielskiej tkwi w ich naturze. Jak wspomniałem w poprzednim artykule, są one kolejną instancją systemu zaprojektowanego przez polityków dla polityków. Jedynym miejscem, w którym tysiące miernot będą w stanie przetrwać, ba rozwinąć się, oczywiście kosztem wyborców i podatników. Jak każde wybory, tak samo wybory samorządowe są zmianą dyktatorów. Tym razem tych kieszonkowych, na swoich stołkach. Gdy tylko ogłoszone zostaną wyniki, wszyscy szczęśliwcy, którym poświęcając swój wolny czas w niedzielne popołudnie, zagwarantowaliśmy kilka lat wesołego bimbania. Dostają nagłej amnezji, która ustępuje przy kolejnych wyborach. Amnezja wyborców niestety wtedy nawraca. Nie muszę chyba zbytnio rozpisywać się na temat tego, że tak jak politycy na najwyższych szczeblach, tak i nasi lokalsi są kompletnie poza jakąkolwiek kontrolą, jakimkolwiek nadzorem ze strony wyborców, czy to w formie międzynarodowych standardów księgowości, czy audytów, czy referendów. Demokracja przedstawicielska to po prostu bardziej bezczelna forma dyktatury. Każdy tyran władzę musi walczyć i często okupić ją krwią. Tak, tutaj zaprojektowano system, gdzie władza jest dawana mu na srebrnej tacy, prosto do rąk. Warto dodać, że głosuje się na ludzi, których się kompletnie nie zna. Co zmienić? Fundamentalną zmianą jest rzecz jasna wprowadzenie systemu kontroli polityków. Skoro już muszą istnieć niechciani pośrednicy, którzy niczego nie wytwarzają, patrzmy im przynajmniej na ręce w każdej minucie sprawowania urzędu. Każdy dzień ich pracy musi być monitorowany przez wyborców przecież to z naszych podatków otrzymują pensje. Drugą sprawą byłoby wprowadzenie prawa, które czyniłoby wyborcze obietnice wiążącymi. Gdy nie zostaną one zrealizowane, wybrany polityk natychmiast musiałby się podać do dymisji. Obietnice, słowa polityków zaczęłyby coś wtedy może znaczyć, ważyliby je ostrożnie, wiedząc, że zostaliby z nich rozliczeni. Przestaliby sypać z nimi jak z rękawa, obiecując gruszki na wierzbie, w przeciwieństwie do pewnego uśmiechniętego polityka, który wesoło patrząc nam w oczy, patrząc nam w twarz, Mówi, że znowu najzwyczajniej na świecie nas sfrajerował i obietnic nie spełni. Sorry, nic się nie stało, życzymy miłej konsumpcji naszych zasobów. Czy jest nadzieja na zmiany? Nie sądzę, nie w sposób ewolucyjny. Możemy wytłumaczyć wszystkim, co jest nie tak, i postawić prawdę pod nos, a ci i tak temu zaprzeczają. Dobitnie świadczącym o poziomie zmanipulowania społeczeństwa przez media i polityków jest zjawisko, tak zwane vote shamingu, które polega na ostracyzmie osób wprost deklarujących to, że w dniu wyborów pozostaną w domu i nie będą brały udziału w tym wydarzeniu, tłumacząc swoją decyzję w wyżej opisany sposób. Owczy pęd kolektywu zmiata ich jak fala, nie szczędzi im uwag na temat nieodpowiedzialności i ignorancji, a nawet posuwa się do twierdzenia, że skoro nie głosujesz, nie masz prawa do własnej opinii i wypowiedzi. To już nie kolektyw, to zapędy autorytarne. Podsumowanie i wnioski. Czy już czas na rewolucję? Albo nastąpi ewolucja, albo przyjdzie rewolucja. Rok po roku Polacy pokazują, że nie zamierzają brać udziału w fundowaniu kolejnych tur dostatniej i wygodnej laby, nic nie robienia ludziom, którzy nic nie muszą sobą reprezentować, ani nic im udowadniać, często miernot, które jedyny sposób na życie widzą w byciu politykiem, bo po prostu niczego innego, poza pustym obiecywaniem, nie potrafią. Idiotyzm, lekceważenie, bezczelność i powtarzalność, na festiwalu obiecanych cacanek, tandetna propaganda w stylu pierwszych lat PRL-u i kompletna przedwyborcza beztroska połączona z brakiem odpowiedzialności, chyba zaczynają drążyć tę społeczną skałę i zdaje się, że widać gdzieś tam światełko w tunelu. Czas pokaże, czy doczekamy czasów, gdy na te wybory nie pójdzie nikt. Tymczasem powtórka już niedługo. Zapraszamy do urn. Jeszcze nie wszyscy dostali bilet do korytka. Już niedługo. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, tego artykułu. Myślę, że rzeczywiście trzeba się zastanowić, bo po prostu musimy to dalej zmienić. No, nie może tak być, że oni za nic nie odpowiadają. Oni budują sobie. Hmm, Autorytety za nasze pieniądze przy pomocy dziennikarzy, no i, i, i cóż, no, mówili, że będzie Zielony Ład, będzie coraz lepiej. Zresztą nie chodzi tylko o poprzednią ekipę, ale wszystkie po kolei, bo obecne, obecna ekipa już w tej chwili, znaczy obiecywała podczas wyboru, wyborów benzynę po 5 złotych, a teraz już benzyna jest po 7. Nigdzie nie ma po prostu takiej stacji benzynowej, gdzie by była benzyna właśnie zaobiecane, 5 zł. Także proszę Państwa, trzeba się zastanowić i brać do roboty. Dziękuję bardzo.